którzy wojownicy w historii świata byli najodważniejszymi? Może są nimi współcześni terroryści islamscy, albo jacyś inni islamscy, dawniejsi islamscy, może z czasów Mahometa, a może Germanie, którzy wierzyli, no nie mieli co prawda 72 wisienek, które mylnie tłumaczy się na dziewicę, no ale mieli wspaniałe uczty o Watana, czy też Odyna, Wachyl, czy też inaczej Walhali. Ale mi się wydaje, że Galowie słynęli z brawurowej odwagi. Galowie, zanim im, że tak powiem, rura zmiękła po podbiciu przez Rzymian, Galowie słynęli po prostu z szaleńczej odwagi jak nikt inny. Był taki moment, kiedy uważano, że to oni są bardziej szaleńczo odważni niż Germanie. I skąd się to brało? No i właśnie wiadomo, że oni byli cenieni nawet na wschodnich rubieżach Cesarstwa Rzymskiego i właściwie w Grecji i tak dalej. Wszędzie tych Galów było pełno przez moment. Dopiero później Germani ich zaczęli spychać i tak dalej. Jak Cezar podbił największy galijski kraj, czyli właśnie Galię samą, największy celtycki, bo Galowie i Celtowie to właściwie to samo. No to tak zwaną drogą Gal to znaczy właśnie taki chwat, coś takiego. No więc oni byli bardzo chwaccy. No i oni, czy system wierzeń im pomagał w tym chwactwie, w tym tej odwadze? Jak najbardziej. Wpadali w szał bitewny tym łacniej, że oni uważali, że człowiek przebywa między jednym a drugim światem, które zasadniczo są tak samo dobre. Tu nie ma czegoś takiego, że będzie słodziej w tym drugim świecie, jak u Germanów czy Etrusków, tylko że będzie równie dobrze, więc w sumie wszystko jedno, czy zginiesz w bitwie, czy nie, bo się odwiniesz na tamtym świecie i tam sobie żyjesz, aż tam przejdziesz, potem tam umrzesz, to wracasz na ten i tak dalej. Czyli są dwa światy. Nic dziwnego, że oni mają te, Galowie mieli te wszystkie Semheiny i te inne takie święta, gdzie, z których jakby się wywodzi Halloween i tak dalej, że to było ten moment, kiedy się otwiera po prostu brama między tymi dwoma identycznymi tak naprawdę światami. To nawet nie chodzi o świat zmarłych, tylko po prostu drugi świat, taki sam jak nasz. Także dla nich to było naprawdę kompletnie rybka, bo wiedzieli, że wrócą jeszcze do tego świata, jeżeli nawet będą za nim tęsknić. Także zobaczcie, jak to musiało dawać czadu w boju. To jeszcze lepsze niż Walhalla, lepsze niż pole elizejskie u Greków i Rzymian, na które mało kto mógł zapracować. Lepsze niż mniej sprecyzowane też stałe miejsce u odpoczynku właśnie Wachyl, Walhali albo na tych ucztach etruskich, które, bo jak Etrusków podbili Rzymianie, to oni też potem sobie wyobrażali, że to na pole elizejskie to mało kto tam zasłużył i tak dalej. Że większość pójdzie do Hadesu po prostu, no to nic przyjemnego. Więc galijskie chyba jest najbardziej sprzyjające rozrubie i walce. Warto to zwrócić uwagę, więc wychodzi na to, że to Galowie byli najwspanialszymi wojownikami, jakby najbardziej im było łatwo rzucić się do ataku. Te dzikie ataki, jakie właśnie robili Galowie przeciwko Rzymianom, z wyjątkiem tych plemion zaprzyjaźnionych, takich jak Eudowie na przykład, no to też świadczy, że coś ich musiało pchać bardziej do tej bitki niż inne plemiona, więc być może to nie muzułmanie i nie starożytni Germanie powinni być taką symbolem zajadłości w walce, tylko właśnie Galowie.